Od początku, kiedy nagrywam ten podcast, chciałem nagrać rozmowę, którą dzisiaj wysłuchacie. Chciałem porozmawiać z kimś, kto wszedł w chemseks, postanowił pójść na terapię i z tego wyszedł. Bo mam świadomość tego, że chemseks jest jednym z największych problemów społeczności LGBT, ośmieliłbym się powiedzieć głównie osób MSM, czyli mężczyzn sypiających z mężczyznami. Po przeprowadzeniu live'a na moim Instagramie z Michałem Sawickim właśnie na temat terapii chemseksowej odezwał się do mnie Bartek, który zdecydował się podzielić ze mną swoją historią właśnie tego, jak wszedł w chem, jak wyglądała u niego terapia i jak jego życie wygląda teraz. I dziś również wy będziecie mogli wysłuchać tej historii, więc nie będzie to kolejny materiał prezentujący chemseks od strony teoretycznej i nie będzie to rozmowa z ekspertem, który opowie wam, jakie są perspektywy na terapię, tylko po prostu poznacie historię człowieka. Zaczynajmy! To cześć, Bartku. Dzień dobry. Słuchaj, zacznijmy może od tego, od czego się zaczęła twoja relacja z chemseksem. I nie bez powodu to tak nazywam, bo myślę, że jest to po części opisujące specyfikę twojego doświadczenia i początku. No właśnie, ciężko stwierdzić, od czego to się zaczyna, bo każda historia ma swój początek, myślę, na wielu płaszczyznach. Jeśli chodzi stricte o chemseks, to zaczęło się od solidnej dawki niewiedzy, wstydu, beztroski i naiwności. No ale to poczekaj, to w jakim punkcie życia byłeś? Bo wiesz, jakby z mojej perspektywy, można to powiedzieć na samym początku, jesteś osobą zdeklarowaną jako zainteresowana między innymi mężczyznami co najmniej, więc ja mam takie poczucie, może ono jest mylne, że w tych czasach trudno jest, wiesz, nie wiedzieć w ogóle o kwestiach związanych z chemseksem, chyba że jest się rzeczywiście na jakimś takim bardzo niewinnym początku. Nawet bym powiedział, no ja pamiętam te czasy jeszcze przed Grindrem, to był początek, więc gdzie to sięga, tak, jeżeli moglibyśmy sobie to czasowo umiejscowić? Ta historia zaczęła się mniej więcej 5 lat temu, tak bym powiedział, i rzeczywiście jest w tym pewna taka doza niewinności, ponieważ ja przez całe swoje dorosłe życie żyłem i deklarowałem się jako osoba heteroseksualna. Jak dochodziłem gdzieś powiedzmy do 24-5 roku życia, no to na przykład po raz pierwszy odważyłem się założyć, nie wiem, Tindera na przykład i jeszcze z ukrytymi zdjęciami wybrałem sobie opcję mężczyźni, chciałem zobaczyć, jacy mężczyźni są w Polsce zainteresowani innymi mężczyznami. Więc takie były tego początki i ja wcześniej nie miałem żadnej styczności z takim seksem bez zobowiązań, z takimi hookupsami, z narkotykami. Za to miałem dużo styczności na przykład z alkoholem i z imprezami, bo w czasie studiów przez naszą działalność, którą wtedy robiliśmy, my po prostu bardzo dużo imprezowaliśmy i mieliśmy trochę takie zasady, że wchodzimy do klubu, mamy VIP-a, nielimitowany alkohol, więc te imprezy były grube, ale nigdy nie kończyły się tym, czym kończy się na przykład chemseks. No dobra, to w takim razie jaki to był moment? W którym momencie pierwszy raz... Nie wiem, czy to mam od razu łączyć z pytaniem, że to było powiązane z pierwszym w ogóle seksem z facetem? Czy najpierw był pierwszy seks z facetem, potem się pojawił chem? Jakby w jaki sposób się zapoznaliście? Pierwsze moje doświadczenia seksualne z mężczyzną nie były stricte chemseksowe, chociaż patrząc na to wstecz, wydaje mi się, że pierwszy raz, kiedy się na to odważyłem, też byłem w stanie zmienionej świadomości. Na pewno byłem po alkoholu. I myślę, że w trakcie zostałem poczęstowany też zielskiem. Więc w pewnym sensie no jest to seks po używkach. Więc takie było moje pierwsze doświadczenie. Po nim z kolei pojawiło się bardzo duże poczucie po pierwsze wstydu, a po drugie odtrącenia tego doświadczenia. Czyli tak jakby wyszedłem z naprawdę fajnego doświadczenia, patrząc na to wstecz, ale wmawiałem sobie, że to nie dla mnie, że wcale nie było fajnie. Chciałem to jakby ukryć. Ale bo rozumiem, że jakby ten wstyd i ta próba ukrycia wiązała się z tym, że jakby nie czułeś się za bardzo... Ja mam wrażenie, że w tamtym momencie... Czy to był motyw jakby takiej homofobii wewnętrznej? Że jakby nie chciałeś siebie postrzegać jako geja? To o to chodzi? Myślę, że miałem przekonanie, że uprawianie seksu z mężczyznami, bycie gejem jest takie zepsute. Że ten normalny stan to jest bycie hetero, a jeśli coś od tego odchodzi, no to jest jakaś forma, nie wiem, dewiacji, czegoś takiego. No jakby rozumiem. Wiem, w jakim kraju żyjemy, więc tak. Wydaje mi się, że to jest generalnie taki główny motyw, który mocno kształtuje większość społeczeństwa LGBT. Czyli jakby wychowani w tych wartościach katolickich, nawet kiedy nie chodzimy do kościoła, no jednak żyjemy w tym przeświadczeniu i później ten moment zdarzenia, kiedy się okazuje, że to może być o mnie, może być mega bolesny. No jest to hardcore, jest bardzo dużo pytań i wątpliwości i tak naprawdę każdy dzień, każda nawet próba zetknięcia się z seksualnością, czy to fizycznie, czy to nawet z pornografią jest, no to był hardcore, nie? To były niekończące się pytania o to, co się ze mną dzieje, co ze mną jest w ogóle i gdzie, jak potoczy się moje życie, jeśli na przykład odważę się na ten krok intymności z mężczyzną, nie? Więc to jest życie w strachu, niepewności, obarczone bardzo dużym wstydem i tajemnicą, bo tak naprawdę prawdy o tobie nie zna nikt. Nawet ty jej nie znasz. A czy możemy jakby nawiązywać do tego, że ty w tym okresie życia byłeś też w relacji stałej z kobietą? Tak. Byłem w stałej relacji i co prawda w momencie, kiedy my byliśmy razem, to te doświadczenia nie miały miejsca. To się zaczęło po tym, jak się rozstaliśmy. Natomiast to, na co sobie pozwalałem wtedy, to na przykład jest raz na jakiś czas założenie portali randkowych po to, żeby zobaczyć w ogóle tych mężczyzn, nie? Ja tam nie miałem zdjęć, ewentualnie mogłem do kogoś napisać, był to taki czat, ale nie dochodziło do spotkań żadnych. Okej, czyli w takim razie rozumiem, że jeżeli później gdzieś ten chemseks się pojawił, to było też związane, to było jakby wplecione w ten okres jeszcze tego ukrywania swojej orientacji przed samym sobą i tego wstydu, czy w jakich okolicznościach to się zadziało? Kiedy byłem singlem, to odważyłem się nareszcie założyć tą aplikację, umieścić tam swoje zdjęcie, chyba jeszcze bez twarzy, napisać coś o sobie i nawiązałem kontakt z mężczyzną. No i po stosunkowo krótkim okresie, chociaż może i nie, no może tydzień, dwa to trwało, zdecydowałem się spotkać. No to długi okres jak na gejów. Jak na gejów to długi okres, prawda? Więc tak, doszło do tego spotkania i to był pierwszy raz w moim życiu, kiedy połączone zostały narkotyki z seksem i z seksem z więcej niż z jedną osobą. Wszystko się wydarzyło bardzo naraz i nie było tam żadnych hamulców. Żadnych. Czyli rozumiem, że decydujesz się na spotkanie z facetem po tygodniu. Rozumiem, że jakby ten tydzień, to ta rozmowa, która trwała, ona była skoncentrowana na seksie. Tam jakby nie było żadnej wizji związania z randkowaniem czy relacją, czy... W którą stronę to szło tak komunikacyjnie? Ja byłem bardzo zafascynowany, bo widziałem, że mężczyźni, z którymi piszę, bo ich było oczywiście kilka, że oni są tacy bardzo otwarci, tacy bardzo na ten seks nakierowani, to było dla mnie zupełnie coś nowego. No ja miałem swoje życie seksualne bardzo w szafie i bardzo było to takie dla mnie prywatne, a nagle mogłem o tym porozmawiać z kimś i się w ogóle zapytać. Ja nie znałem żadnego geja wtedy, żadnego. To było dla mnie zupełnie nowe środowisko. I to mnie chyba tak zafascynowało, żeby spróbować, a później już przechodząc przez te doświadczenia, pierwsze spotkania i seks, jakby zaufałem na tyle temu, co się działo i tym osobom, które, no mówiąc wprost, operowały takim typowym słownictwem dla tego środowiska chemseksowego. Dla przykładu, oczywiście tutaj mówię o przekonaniach, które krążą, to nie jest skierowane jakby personalnie do nikogo, to raczej przemawia uzależnienie niż konkretna osoba. Bardzo często się słyszy na przykład to, że wszyscy ćpają, nie? Że przecież wszyscy to robią, co to za różnica? W sensie rozumiem, że to były komunikaty, które też dostawałeś, tak, takie przekonujące, że jakby każdy w tym siedzi, tak, więc jakby nie ma co za bardzo wydziwiać. Dokładnie. Pierwsze spotkanie z tym środowiskiem, pierwsze osoby, pierwsze jakieś imprezy i tak dalej, no to tam żyło przekonanie uzależnienia, jakim jest: wszyscy to robią, nie przejmuj się, to nic takiego, to jest normalne. Usłyszałem kiedyś też taki tekst, który mi zapadł w pamięci, że to jest normalne, bo mężczyzna nie jest przyzwyczajony do seksu z mężczyzną, nie jest dostosowany nawet do penetracji, więc te narkotyki są potrzebne do tego, żeby się rozluźnić, żeby się przygotować do seksu, żeby w ogóle mieć z tego fan, żeby z tego to nie jest to. Więc to był świat przekonań, które po prostu wspierały chorobę uzależnienia i trzymały nas w tym problemie. No dobra, ale to teraz jeszcze wróćmy do tego doświadczenia, bo Ludzie, którzy jakby nie siedzą w tym, albo słyszeli, albo mają jakieś wyobrażenia, no dużo mogą fantazjować a propos tego, kim są osoby uprawiające chemseks, jak to wygląda, na ile to wygląda tak jak w filmie porno, na ile może jeszcze jakoś inaczej, więc przychodzisz pierwszy raz, oczywiście nie musimy tutaj wchodzić w jakieś bardzo szczegóły, nie chcę nawet, jakieś takie personalia, ale jaki był ten twój pierwsze doświadczenie z chemseksem, jakie wspominasz, jak to wyglądało tak z perspektywy czasu? No tutaj padło słowo klucz. Chemseks to jest w mojej oczywiście ocenie takie beztroskie kalkowanie tego, co widzisz w pornografii bezpośrednio na życie fizyczne. Tylko kiedy to się dzieje, to nie masz po pierwsze świadomości tego, że aktorzy porno też są porobieni, też ćpają, a próbujesz to odtwarzać, nie? Próbujesz nawet, jak patrząc na to wstecz, widzę konkretne zachowania, że ktoś no nie był sobą, tylko udawał jakąś taką personę. Każdy próbuje być tą gwiazdą porno, ale narkotyki powodują bardzo dużo komplikacji, tak? Impotencja, pierwszy z nich. Odcięcie jakieś emocjonalne, stany lękowe, więc to są rzeczy, których my nie widzimy na filmach pornograficznych, a chcemy je podświadomie odtwarzać podczas chemseksu, nie? A w samym już doświadczeniu, no różnie to bywa. Ja też mam wrażenie, że spora część czasu na tych imprezach przeznaczana jest na konwersacje, scrollowanie telefonu, sprzątanie mieszkania, słuchanie muzyki i taką socjalizację. Czekaj, chcesz mi powiedzieć, że mogę zaprosić facetów na chem i po prostu ich po tym chemie zaprząc do sprzątania mojej chaty? Tak. Kurde, stary. Jesteś w stanie... Ja nie wiem, czy idziemy w dobrą stronę z tym podcastem, bo to brzmi jak promocja. Jesteś w stanie zrobić wszystko. Jeśli jesteś dostatecznie inteligentny i siedzisz w tym dostatecznie długo, to wiesz, jakie substancje jak na kogo działają i jesteś w stanie zrobić z nimi praktycznie wszystko. Ale poczekaj, no bo opisałeś tutaj jakieś takie elementy lęku, to wszystko, wiesz, brzmi tak dobrze psychologicznie, ale w praktyce próbuję sobie to wyobrazić i co ty chcesz mi powiedzieć, że jakby przychodzi facet, załóżmy przychodzą kolesie, nie wiem, zbierają się, tak? Tutaj już dwóch sobie siedzi, scrolluje telefon, nie wiem, są jakieś substancje na stole, oni jakby się zaciągają i rozumiem, że co, że zamiast od razu pójść na przykład w seks, ktoś nagle zaczyna mieć atak paniki? Bardzo różnie. To tam się może wydarzyć wszystko i wszystko się wydarza. Są osoby, które są zdecydowanie nastawione właśnie na zbliżenie, no i jakby sobie to robią. Są osoby, które niekoniecznie mają na to ochotę. No nawet na aplikacjach randkowych masz ten cały side movement, tak? Że jesteś osobą, która na przykład obserwuje, tak? To takie rzeczy też się dzieją na takich imprezach. Nie musisz aktywnie uczestniczyć w seksie, żeby być częścią świata chemseksowego. Możesz, według mnie, oczywiście to jest tylko moja opinia, samo nakręcanie się, picie alkoholu czy ćpanie i bycie na imprezie albo w telefonie i tak dalej też jest elementem chemseksowym, bo też w jakiś sposób łączysz w sobie to doświadczenie podniecenia z używką, więc dla mnie to jest bardzo podobne. Też warto zwrócić uwagę, że jak przynajmniej z mojej oceny narkotyki i tak dalej rzeczywiście wyzwalają, puszczają te bariery, więc z jednej strony mogłoby się wydawać, że mamy na przykład więcej osób zaczyna nam się podobać, tak? Puszczają, jakby no, po prostu rozszerzają się nasze preferencje, ale w praktyce ja też doświadczałem na przykład takich sytuacji, że nawet przez cały dzień czy 2 dni wszystkie osoby, które były zapraszane albo przychodziły, no nie dochodziło na przykład do tego zbliżenia, bo coś nie klikało. Czyli jednak tak nie do końca wszystko puszcza, nie? Okay. Ja mogę na przykład powiedzieć, że jako osoba mocno sensytywna na zapach, to mi nie puszczało po dragach ani po alkoholu. Ja zawsze czułem. Więc jak przychodził ktoś, kogo ja nie czułem, to też do tego zbliżenia nie dochodziło. Na przykład kończyło się na tym, że piliśmy razem herbatę. Albo paliliśmy namiętnie papierosy na balkonie i rozmawiając o życiu i różnych takich ciekawych rzeczach. Dla mnie to był taki element po prostu socjalizujący i chyba bardziej mi się podobał niż samo zbliżenie. Mówisz o pewnej decyzyjności, co mnie ciekawi, bo właśnie ja mam trochę takie wątpliwości, kiedy usłyszałem jakiś czas temu, że chemseks nie zawsze musi się wiązać z brakiem świadomości i że tam jakby wszystko jest właśnie podejmowane, wiesz, dobrowolnie, a jednak no, z definicji same narkotyki i w ogóle używki doprowadzają nas do tego, że mamy ograniczoną bądź zupełnie brak tej świadomości, więc kminię, na ile właśnie i w jakich sytuacjach, domyślam się, że to zależy pewnie od substancji, mogłeś właśnie powiedzieć, nie mam ochoty z tobą na seks, chodź na herbatę, a na ile na przykład mogło dojść do sytuacji, w której no, ktoś stwierdził, że chce ciebie, to ciebie biorę. W moim doświadczeniu nie ma chemseksu bez przekroczeń. Tak jak mówisz, z definicji, jeśli sięgamy po jakąś używkę, to ona służy nam temu, aby przejść przez jakiś próg lub przesunąć granicę. I na trzeźwo decydujemy się na to i ona rzeczywiście to z nami robi. Czyli po używce będziemy podejmować już inne decyzje, których pewnie na trzeźwo byśmy nie podjęli. To, co mi puszczało, to ja po dragach byłem w stanie spotkać się z osobą na seks, która bez narkotyków też mi się podobała. Czyli jak byłem trzeźwy, to byłem przepełnięty wstydem i kompleksami i nie byłbym w stanie spotkać się z taką osobą, napisać do niej, wyrazić w ogóle tego, że ona mi się podoba. Po dragach byłem w stanie sobie na to pozwolić. To mi dawało narkotyki, kontakt do takich osób. Dawało mi tą pewność siebie. Natomiast z drugiej strony, jeśli było coś nie tak, na przykład mówiłem o tym czuciu, czy po prostu nie było tej chemii, coś nie zagrało między nami, to ja nie miałem w sobie takiej chęci zaliczenia za wszelką cenę. I mi się wydaje, że to jest też dość... No dobra, ale czy zdarzyło ci się w twojej historii kogoś przekroczyć, myślisz? Jestem o tym przekonany, tak samo jak mnie przekraczano i ja padłem ofiarą gwałtu, tak. To był taki moment w moim życiu, kiedy nie byłem w stanie powiedzieć nie, ale byłem świadomy tego, co się dzieje. I po prostu znalazłem się w takiej sytuacji, byłem wtedy sam, więc to doświadczenie mocno mi utkwiło w pamięci i myślę, że takie przekroczenia zdarzały się po prostu. I wydaje mi się, że są one częste, bo silne narkotyki mają to do siebie, że nas po prostu odcinają od rzeczywistości. Ja mam takie przebłyski, jak to wspominam sobie, że nawet w trakcie takiego stosunku mi się wydawało, że jestem na jakimś polu słoneczników, że jestem w zupełnie innej rzeczywistości. Więc byłem wycięty z tej sytuacji i tak naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje z moim ciałem. Jeżeli podcast Beza Wstydu ci się spodobał, wystaw ocenę, zostaw obserwację i kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Powiedziałeś o sytuacji, w której ten chemseks trwał 2 dni. Jesteś w stanie określić, ile najdłużej byłeś w chemseksie, w takim spotkaniu chemseksowym? Myślę, że 3 dni. A to się czuje? Nie, bo czas się zatraca. To jest taka... W ogóle ja, jak wychodziłem z tego w pierwszym roku swojej terapii, to miałem takie wrażenie, że cały ten chemseks i cała ta zabawa, ona trochę pozwala nam przejść przez czas życia w momencie, kiedy bylibyśmy normalnie pozostawieni samemu sobie. No bo to się dzieje w weekendy, czyli w miejscu, kiedy nie pracujemy, kiedy sami mamy podjąć decyzję, co robimy ze swoim życiem, a nagle weekend przestaje istnieć. W czwartek czy w piątek zaczyna się impreza, ona może trwać przez kilka dni i znowu wracamy do jakiegoś trybu pracy czy innych obowiązków, więc czas się zatraca. Jest w tym pewna magia, bo nie wiesz, jaka jest pora dnia, nic nie wiesz, nie jesz. Nawet zapominasz o tym, żeby pić przez te dni, więc twoje takie też czynności biologiczne, potrzeby, one przestały mieć znaczenie i nie jesteś świadomy. Jeśli nie jesteś świadomy czasu, tego, to nie jesteś świadomy też tego, co się z tobą dzieje. To co się dzieje w takim razie następnego dnia po zakończeniu chemseksu? Budzisz się? Tak. Co czujesz? Kiedyś usłyszałem na jednej z terapii, że to, co czujesz, jest mocno uwarunkowane czy zależne od tego, co bierzesz i ile bierzesz. W moim przypadku to, co ja czułem, to był potocznie nazywany zjazd, czyli taka kompletna apatia, poczucie beznadziejności, bezsilności, myśli depresyjne, myśli samobójcze. Więc tak, zjazd jest fizyczny, zjazd jest psychiczny, nie chce ci się żyć, nie masz ochoty robienia czegokolwiek. Przez to właśnie traci się te zdrowe relacje też, jak wchodzisz w ten chemseks. Bo osoby, które nie ćpają, nie piją, one funkcjonują inaczej. One się spotykają w ciągu dnia, z nimi się możesz umówić na obiad w sobotę, a jak funkcjonujesz w tym środowisku, to przypada. I wtedy też się zaczyna taki proces szukania sposobów, jak sobie poradzić ze zjazdem. I to też chcę tutaj zaznaczyć dla osób, które słuchają, że jak tylko wejdziecie w świat chemseksu, to od razu znajdziecie rozwiązanie na to, jak poradzić sobie ze zjazdem, bo wszystko jest możliwe i zostanie wam to zareklamowane jako najlepszy sposób radzenia sobie ze zjazdem. Mówimy tutaj o psychotropach, o lekach, o zapalaniu tego na przykład zielskiem. To też jest uzależnienie, więc nagle z jednego uzależnienia czy dwóch możecie zrobić sobie 5 czy 6. Leki nasenne, to jest kolejna rzecz, sporej ilości alkoholu, żeby po prostu się rozluźnić, przestać myśleć. Więc to jest takie koło wzajemnych zdarzeń i substancji, które prowadzi was jeszcze szybciej na dno, więc nie polecam. Ja miałem takie możliwości i brałem na przykład psychotropy, żeby poczuć się lepiej, więc to pomagało. No ale kilka dni później cały cykl się powtarzał, więc zaczynał się od ogromnego strachu, że znowu się to pojawi w moim życiu, że znowu się to wydarzy, trzęsiawki, panika, takie zupełne rozstrojenie od rzeczywistości, myślenie intensywne o tym weekendzie, że co tam się znowu odwali, że tak bardzo tego nie chcesz, ale wiesz, że to się wydarzy. Ale to znaczy, że nie chcesz, czy chcesz? Bo to jakby, czy ty... No ja myślę, że na początkowych tych stage'ach uzależnienia jest spora część ciebie, możesz ją wypierać, możesz jej nie widzieć, ale jest spora część ciebie, która tego nie chce, która chce żyć, która chce mieć kontakt z rodziną, która chce wyjść na spacer, jak świeci słońce, i to jest ta część, która będzie ci mówić nie, ale ona może być za słaba. No to kim jest ta część, która mówi tak? Co tam jest? Co to są za myśli, jak one brzmią? O co chodzi? W moim przypadku było to skorelowane mocno ze związkami, w których byłem, bo byłem w kilku związkach z osobami, które były uzależnione też na różnych etapach. I ta myśl, że chcę być przy nich, nieważne co się stanie, żeby w jakiś sposób to kontrolować, i tutaj wchodzimy w temat współuzależnienia, czyli pierwszą moją terapię, i była silniejsza, tak? Czyli w dużym skrócie, muszę być przy nich, bo jeśli mnie nie będzie, to na przykład stanie się coś złego. Albo muszę być przy nich, żeby nie dopuścić do jakiejś zdrady emocjonalnej, żeby mnie nie skrzywdzili swoim zachowaniem. Poczekaj chwilę, bo jeszcze wejdziemy w to, ale jeszcze tak sobie uświadomiłem, że później może nie być przestrzeni na to. Jeszcze chciałem się zapytać a propos tych uczuć po chemseksie, bo powiedziałeś o takiej sferze psychicznej. Aha. A jak się czułeś fizycznie w ogóle? Bo to jest też dla mnie interesujące, bo ja na przykład mając różnego rodzaju doświadczenia seksualne też w okresie, kiedy na przykład podejmowałem bardziej ryzykowne kontakty kompulsywne, mimo tego, że to było bez używek, to pamiętam, że właśnie też ta psychika mocno się łączyła z ciałem. I pierwszy element to było to, że fizycznie po prostu czułem na przykład czyjś zapach na sobie, albo też z poziomu psychiki potrzeby, nie wiem, jakiegoś zmycia tego, jakiś taki brud, ale też sobie wyobrażam, że jeżeli nie masz tej świadomości, uczestniczysz w chem, no to to jest bardzo intensywne. Mnie osobiście odcięło od ciała. Ja pamiętam mam takie flashbacki, że siedzę na przykład w restauracji i moja głowa jest tak krytycznie nastawiona do tego, co się stało, i do mnie tak mocno mnie krytykuje, że moje wnętrze płacze, ale moje ciało jest zupełnie pozbawione czucia. Tak jakby nie było w nim życia. Więc ja miałem bardziej takie doświadczenia. Co oprócz tego w ciele fizycznie? Taka bezsilność, taka niemoc, czyli spanie. Bardzo dużo spałem, bardzo dużo leżałem, nie miałem siły chodzić na siłownię, a jak już chodziłem, to nie byłem w stanie podnosić. Po prostu brak siły w organizmie, w ciele. Czasem ból w ciele. Przeróżne urazy ciała też się zdarzają. Ale na poziomie... genitaliów. Genitaliów czy też poza genitaliami? Genitaliów, pupy. No tak, no to jakby też... normalka, ale... infekcje różne. Okay. Czy to oczu, nosa, buzi. No tak, bo to też jest podrażnione, tak, nie? To tak. Strefa. Wiadomo, choroby weneryczne. W chemseksie te osoby, które mają kasę na narkotyki, niekoniecznie mają już kasę na to, żeby się zabezpieczać. Te osoby, które mają kasę na wszystko, no to robią, ale nie chcę mówić, że zdecydowana większość, ale zdecydowanie jest część ludzi, która nie robi ani jednego, ani drugiego, nie dba o siebie albo z powodów finansowych, albo z braku świadomości, Więc takie rzeczy jak choroby weneryczne, infekcje są wszechobecne. Co jakiś czas słychać, że ktoś wylądował w szpitalu. Rok temu mieliśmy przecież epidemię małpiej ospy, gdzie też bardzo bliska mi osoba wylądowała w szpitalu po jednej z właśnie z takich imprez. Jak myślisz, czego ludzie szukają w chemseksie? Bo rozumiem, że w twoim wypadku to było pozbycie się wstydu, otwartość na swoją seksualność, możliwość spełnienia, brak lęku. Rozumiem, że też, tak wywnioskowałem, ale to nie padło jednoznacznie, jest to też odpowiedź na to, żeby nie skonfrontować się z jakąś pustką czy z jakąś rzeczywistością, która nas czeka w weekend. Czy jest coś jeszcze, myślisz? Na pewno są osoby, które się retraumatyzują poprzez używki, czyli odzyskują kontakt z jakąś swoją częścią z przeszłości, która doznawała jakiejś formy przemocy, to na pewno, czyli odtwarzają te schematy. Na pewno są osoby, które czują się na co dzień bardzo samotne, bo na przykład nikt nie wie o ich orientacji, więc i to jest jedyne miejsce, gdzie mogą poczuć się trochę bardziej sobą. Pewność siebie i poczucie przynależności i wartości to też się pojawia. W środowisku, w którym wszystko jest wyolbrzymiane przez używki, wyolbrzymiane są też stereotypy, wyolbrzymiane są przekonania na temat ciała, na temat tego, co jest sexy, co nie jest, kto jest ładny, kto nie jest. Wszystko jest bardzo wyolbrzymione. To tak jakby skala jakaś liniowa kilkukrotnie się nagle zwiększyła i te skrajności były jeszcze bardziej od siebie oddalone. Słuchając tego podcastu, nie wstydź się podzielić swoimi przemyśleniami w komentarzach. Twój głos może przyczynić się do rozwoju tego kanału. Opisz mi dokładniej, jak wyglądała specyfika relacji z osobą w chem. To zacznę od tego, że przez to, że następuje ten mechanizm uzależnienia i współuzależnienia, to jest wysoka polaryzacja tego, kto jest za co odpowiedzialny. Czyli na przykład jedna osoba odpowiedzialna jest za ogarnianie narkotyków, a druga osoba jest odpowiedzialna za coś innego. Za co? W moim przypadku ja nie byłem za nic odpowiedzialny. Ja po prostu byłem. To mi dały narkotyki, to mi dała ta przestrzeń, że ja mogłem nawet w taki możliwie najbardziej bezpieczny sposób przez to przejść i nie musiałem się niczym przejmować. Nie byłem odpowiedzialny, mam wrażenie, za nic wtedy. Ale z drugiej strony byłem odpowiedzialny, dawałem sobie tą odpowiedzialność, żeby kogoś pouczać, albo właśnie wyrzucać te narkotyki, albo i robić jakieś inne akcje, że to jest niepoprawne i tak dalej. Czyli byłem w tym. Czyli próbowałeś umoralizować, uratować swojego partnera. I siebie też, tak? To było jakby nas, chciałem uratować nas, ale z drugiej strony nic tak naprawdę takiego konkretnego z tym nie robiłem, no i nie brałem odpowiedzialności zupełnie za siebie, nie? Ale zanim nastąpił moment, w którym chciałeś ratować czy to siebie, czy partnera, czy was, no byliście razem w chem i zastanawia mnie to, jakie to jest przeżycie. Jak to wygląda? No, że masz partnera, uprawiacie razem seks z innymi partnerami, też bierzecie narkotyki i próbuję szukać w tym relacji. Aha. Jakby jak te wartości takie, wiesz, które są powszechnie znane, dotyczące relacji, zaufania, poczucia bezpieczeństwa, jakiejś lojalności, miłości, intymności, jak się mają w tym? No ja tego za dużo nie doświadczyłem. To znaczy my mogliśmy spędzać czas razem, mogliśmy mieszkać razem, jeść razem posiłki, jeździć razem na imprezy, czy nawet na wakacje, ale i tak głównym tematem związku był chemseks. Czyli on się i tak pojawiał w każdej tej rzeczy, którą wymieniłem. Spędzacie razem czas, wiecie, że każdy tydzień skończy się tak naprawdę tak samo. Więc czekacie, aż to się wydarzy. Potem to się wydarza, potem jest chwila zjazdu, 2 dni paniki, że znowu to się wydarzy, czyli ten moment właśnie sprzeczności, że z jednej strony tego chcesz, z drugiej strony tego nie chcesz. Znowu następuje to wyładowanie, znowu do tego dochodzi, no i cykl się powtarza. To jest taki dość powtarzalny i schematyczny cykl. Ale zastanawia mnie, bo jeżeli twój początek z chemseksem opierał się na wstydzie i też nieakceptowaniu swojej seksualności, to zdawałoby się, że jeżeli już jesteś z kimś w relacji, to jakiś poziom tej samoakceptacji chyba musiałeś mieć. czy miałeś i co w takim razie wtedy było tą siłą napędową, że no musiałeś chyba też w jakiś sposób lubić ten chem. No tak, bo z dzisiejszego punktu widzenia jakby to powiedzieć, żeby to nie było takie kontrowersyjne. Niech będzie. Dlaczego nie? Okej. Jakby ja patrząc wstecz widzę, że dragi i te wszystkie historie, one już prowadziły do wyleczenia. Bo moim problemem nie były narkotyki, tylko był wstyd, poczucie niskie poczucie własnej wartości. To były moje problemy. I przechodząc przez te doświadczenia, zdarzały się też takie momenty, kiedy byliśmy w stanie na przykład pójść gdzieś na kolację i być razem, albo poznać nowych znajomych, którzy nie mieli problemu z tym, że jestem gejem, więc takie momenty również się pojawiały, co w pewien sposób budowało moje poczucie własnej wartości w tym moim nowym ja, które było już związane z byciem gejem, czy no z byciem gejem. Więc no, to była droga do ozdrowienia w pewien sposób. Narkotyki, uzależnienie, jeśli tylko tak zdecydujesz, prowadzi cię również do uzdrowienia. A jak myślisz, dlaczego w takim razie zdecydowałeś się na tego partnera, czy tych partnerów, z którymi byłeś współuzależniony? W sensie, co determinowało, że jednak postanowiłeś, że tu będzie fajnie? Chciałem się czuć potrzebny. Miałem takie przekonanie, że na miłość trzeba zapracować, że trzeba być pomocnym, że trzeba się kimś opiekować, że trzeba kogoś kontrolować, że trzeba być u kogoś zazdrosnym, bo bez zazdrości nie ma miłości. Czyli miałem szereg po prostu programów zapisanych na dysku twardym w swojej głowie, które były realizowane właśnie poprzez takie związki potocznie nazywane jako toksyczne, ale ja nie chcę w to wchodzić, bo ja tak nie uważam. To są po prostu relacje, które nam coś pokazują o nas, jeśli tylko mamy gotowość, żeby na to spojrzeć. Więc tak, ja się chciałem czuć potrzebny, kochany. Chciałem pracować nad miłością. To jakbyś opisał w tym okresie relacje z samym sobą? No bo tutaj tak jakby wiesz, to wszystko brzmi tak dosyć, powiedziałbym, romantycznie. Ja jako zbawiciel, ja jako osoba, której gdzieś tam to poczucie własnej wartości może trochę wzrosnąć. Tak. A tak z perspektywy czasu, już też będąc po terapii, jakbyś teraz ocenił, jaka realnie była ta relacja z samym sobą? Nie było relacji samemu ze sobą, ponieważ dla mnie istotą mojego współuzależnienia było namiętne i tak jak powiedziałeś romantyczne zajmowanie się innymi osobami, byleby nie zajmować się sobą. To mi dawało współuzależnienie. Nie chciałem spojrzeć na swoje życie, na swoje cele, marzenia, na swoje emocje, na ten ogromny wstyd, który w sobie nosiłem. Chciałem się zajmować innymi. A dlaczego? No bo to było prostsze, bo najtrudniejsze chyba w życiu co jest to spojrzenie się na samego siebie i wzięcie pełnej odpowiedzialności za swoje życie. Czy relacja z osobą chemseksową albo relacja, w której jest chemseks, można nazwać w ogóle relacją? Wydaje mi się, że jeśli ludzie się spotykają na jakimś etapie życia, to nieważne w jakim celu się spotykają, jeśli się decydują ze sobą być i trwać, to jest to relacja. Ja nie chcę tutaj nikogo oceniać, chcę też podkreślić, że nic, co mówimy tutaj, nie ma na celu ocenianie kogokolwiek, bo mamy ogromną świadomość tego, że poruszamy ciężkie tematy, że to są po prostu choroby. No ale ja mówię, wiesz, o twoich doświadczeniach. To jest jakby gdzieś tam naturalne, że chodzi mi o takie twoje uczucie, no bo to każdy rzeczywiście ocenę, okej, proszę o ocenę, ale ocenę twojego doświadczenia. Czy z perspektywy czasu uważasz, jakie według ciebie to, w czym byłeś, spełniało elementy relacji? Okej, no to spełnione elementy relacji były takie, że nie byłem na przykład sam, miałem z kim podzielić się obowiązkami domowymi, miałem partnerów do rozmów, do wspólnego spędzania czasu, spania razem. Takie rzeczy były spełnione. Z dzisiejszej perspektywy oczekuję od relacji czegoś więcej. Oczekuję tego, że partner będzie mnie na przykład wspierał, albo będzie ze mną szczery, albo nie będzie mnie zdradzał. To są moje oczekiwania. Wtedy tego nie było. No nie miałem takich oczekiwań. Nie wiedziałem w ogóle, że jest coś więcej. No bo ja byłem przekonany na ten moment, że tak wygląda to środowisko. że wszyscy geje są w jakiś sposób uzależnieni, że jest na to duże przyzwolenie, że w ogóle jest to też skorelowane z jakimś sukcesem społecznym, więc no, byłem mega naiwny i taki głupi w tym, nie? Jeśli masz ochotę na mikrodawkowanie Bezy Wstydu, zaobserwuj mnie na Instagramie i na TikToku. Moja nazwa to Beza Wstydu, pisane łącznie. Te rzeczy, które opisujesz, w ogóle moim zdaniem są taką podstawową składową tego, żeby móc budować jakąś taką głębię, więź. I rzeczywiście to wyobrażam sobie taki connection, w którym ty się czujesz widziany i widzisz drugą osobę. Masz na dzień dzisiejszy poczucie, że doświadczyłeś takiej głębokiej relacji w swoim życiu? Tak, nawet kilku. W momencie, kiedy zacząłem wychodzić z tego i trafiłem na terapię, pierwsza osoba, która usłyszała o tym doświadczeniu i tak dalej, to był mój terapeuta. I to była pierwsza taka głęboka relacja na zasadzie takiej, że ktoś mnie w końcu zobaczył. Że mogłem być szczery z kimś, tak? Ze wszystkimi swoimi doświadczeniami. I to, co przerobiłem na terapii, byłem w stanie później opowiedzieć też moim byłym przyjaciołom, którzy obecnie są ponownie w moim życiu. Zaakceptowali to, że zniknąłem na jakiś moment z ich życia, że przepadłem, że nie było ze mną kontaktu, nie dbałem o te relacje, no ale wróciłem do nich, poprosiłem w jakiś sposób o wybaczenie i utrzymujemy kontakt do tej pory. I paradoksalnie dzięki tym doświadczeniom odzyskałem kontakt ze sobą, a jak byłem skontaktowany ze sobą, to zacząłem nawiązywać głębokie relacje z ludźmi. Zrobiłem coming out w swojej rodzinie, zrobiłem coming out w swojej pracy, czyli zacząłem robić rzeczy, które wcześniej były dla mnie niemożliwe do osiągnięcia. Jest związane po prostu ze strachem. Ale zanim do tego doszło, co w takim razie było punktem krytycznym, który cię wysłał na terapię? Kiedy postanowiłeś, że chcesz z tego wyjść? No u mnie to było... u mnie to było dość niespodziewane, ponieważ ja po prostu pewnego dnia stwierdziłem dość. I w tym samym tygodniu najpierw zadzwoniłem do siostry i trochę z nią pogadałem. Powiedziałem w ogóle o tym, że rozważam pójście na terapię. Ona powiedziała, że to jest super pomysł. I tydzień później trafiłem już do specjalisty, który był odpowiedzialny za właśnie uzależnienie i współuzależnienie. No i przez kolejne 1,5 roku, co tydzień, bez żadnej przerwy, z ogromnym priorytetem na tą terapię i na pracę samemu ze sobą, po prostu rozpoczynałem każdy dzień. I z czym się wiązała wtedy ta terapia? Czy to ty, będąc w terapii, jeszcze dalej byłeś w tej relacji chemseksowej? Nie. Kiedy trafiłem na terapię, odciąłem się od wszystkich bodźców i triggerów i ludzi, które były związane z narkotykami i z imprezami. A poczekaj, czym są te triggery? Bo ja mam wrażenie, że ich może być całkiem sporo. Jest ich bardzo dużo. Podstawowy trigger to jest, tak jak mówiłem, weekend. Ja do tej pory czasami jest tak, że jak zbliża się weekend, to przypominam sobie o sytuacji, że kilka lat wcześniej bałem się, że jest weekend. Bałem się, że jest piątek, że jest sobota. Więc pierwszym podstawowym triggerem to były weekendy. Czyli czas, gdzie jesteśmy ponownie właśnie zostawieni samym sobie. Czas, gdzie pewnie nie zadzwonisz do terapeuty i nie pójdziesz na... Chociaż może na jakąś grupę pójdziesz, ale no nie ma czegoś takiego. Wychodząc z uzależnienia, już straciłeś wszystkie kontakty z poprzednimi znajomymi, przyjaciółmi i z rodziną, więc jesteś sam, no i nagle masz przed sobą 2 dni, które musisz spędzić sam. To jest pierwszy podstawowy trigger dla mnie. Drugie triggery, no to był alkohol, zielsko, narkotyki, wszystkie rzeczy związane z używkami, które zmieniały w jakiś sposób moje granice i progi, no bo były wyzwalaczami. Trzecią rzeczą to były silne emocje. No bo w momencie, kiedy postanawiasz wyjść z uzależnienia, ale pojawia się coś, co cię na przykład denerwuje albo mocno smuci, pierwsza rzecz, o której myślisz, to to, żeby sięgnąć z powrotem po używkę, bo to cię zreguluje. Ponownie w jakiś sposób będziesz sobie w stanie odpuścić. No a tutaj nagle tego nie możesz zrobić, nie? Bo chcesz być trzeźwy. Więc ta emocja staje się jeszcze bardziej intensywna. Przeżywasz ją naprawdę z całym sobą. No i to są dosłownie sceny, w których leżysz w łóżku skulony i zwijasz się z bólu, bo tak cię przekracza po prostu, tak cię obejmuje ten ból egzystencjonalny czy smutek, że nie jesteś w stanie się ruszyć. No i spędzasz tak na przykład cały dzień. I ciągle w głowie ja sobie powtarzałem, że nie możesz sięgnąć po używki, nie możesz tam wrócić, wybierasz co innego. Więc tak wygląda taka codzienność i jest to przejebany czas. Jest to naprawdę ciężki czas, czas pełen smutku, samotności, bezsilności, ale paradoksalnie jest to czas, który po latach pokazuje ci, jak dużo miałeś siły. Byłbyś w stanie określić, ile on trwał? Ten taki najtrudniejszy, zgaduję, pierwszy etap? Myślę, że pół roku, 6 miesięcy takiego odstawienia wszystkiego, ponieważ po pół roku ja już byłem gotowy zacząć mówić do swoich byłych przyjaciół o tym, co zaszło. Byłem w stanie spotkać się z nimi, byłem w stanie pogadać z rodziną, więc miałem już jakiś kontakt z rzeczywistością. Bardzo dużo wtedy też pracowałem. Byłem taki pochłonięty takim pracoholizmem zdrowym, bo ja nie robiłem nadgodzin nic, ale no, byłem skupiony mocno na pracy i tym właśnie spędzaniem czasu samemu ze sobą. Wtedy to już, jakby to określić, przez pierwsze pół roku nie ma sekundy, żebyś nie myślał o tym, co się zadziewa. Nie ma. Nie da się od tego odciąć. Jedyna opcja, żeby się od tego odciąć, to pójść znowu i się naćpać, czego nie chcesz zrobić. Więc 5 minut spędzone na kanapie patrzenia się w sufit jest niewyobrażalne. To, co ja robiłem, to ciągłe spacery, wiele godzin dziennie, robienie zdjęć, dbanie o rośliny, rozwijanie jakichś nowych hobby i zainteresowań, gotowanie sobie, słuchanie podcastów. W każdej sekundzie mojego życia w tym pierwsze pół roku miałem jakieś zajęcie lub leżałem i zdychałem z emocji, bo nie byłem w stanie nic zrobić, więc to były takie dwa stany. A jak mówisz o triggerach, to no jakby mówimy też o zachowaniach seksualnych, a jednak seksualność nie jest czymś, co tak łatwo jest odciąć. Zarówno, nie wiem, moment no po prostu zwykłego napalenia, moment potrzeby emocjonalnej, chęć wejścia może na aplikacje randkowe. Tak sobie to wyobrażam. Co z tymi elementami było i jak to wyglądało? To też było bardzo ciężkie, dobrze, że o tym gadamy, no bo jak wychodzisz z tym seksu, to jesteś jak dziecko, które jest dojrzawe płciowo. I ja nie byłem gotowy na jakiekolwiek zbliżenie, nawet pocałunek z osobą na trzeźwo. Musiałem to wszystko w kolejnych latach dopiero wypracować, więc odciąłem tą strefę seksualną od siebie. Natomiast mój mózg dalej mnie prowadził właśnie po triggerach do aplikacji randkowych. I jak wchodziłem w te apki i widziałem bezpośrednio, co tam się dzieje, bo tam wszystko widać. Tam widać, kto ćpa, kto nie ćpa, kto śpi po nocach, kto do ciebie pisze o jakichś dziwnych godzinach i tak dalej. I tam wchodziłem i to rzeczywiście był bardzo mocny trigger, więc ja tam, mam wrażenie, wchodziłem, dostawałem tego boostu, tej dopaminy i hormonów, po czym orientowałem się, że to, co robię, jest szkodzące dla mnie, że to mnie triggeruje i na przykład usuwałem aplikację. No i za godzinę na przykład znowu ją instalowałem. Więc tak wyglądała ta codzienność. No ale przez to, że już byłem w terapii, to co tydzień byłem w stanie o tym pogadać z terapeutką. Co tydzień byłem w stanie pogadać o tym na terapii i ten sojusznik w postaci terapeuty, no, mówił mi, podpowiadał mi wprost, czy to jest rzecz, która cię buduje, czy to jest rzecz, która cię niszczy. No oczywista rzecz, że to była rzecz, która mnie niszczyła, która mnie triggerowała, więc próbowaliśmy znaleźć takie sposoby, żeby się nie triggerować, żeby sobie tego po prostu nie robić. Bardzo na spokojnie, bez żadnej oceny, też z takim ability to fail, że może coś się wydarzyć, takiego, że znowu tam wkroczę na jakiś okres i tak dalej. Więc mieliśmy zgodę na wszystko i kierowało nas takie przekonanie, że po prostu chcemy z tego wyjść, nie? Chcemy po prostu odzyskać swoje życie. Najcięższe w tym wszystkim chyba było to współuzależnienie, no bo byłeś w stanie zobaczyć, że na przykład twój były partner, albo obecny, albo jeden z byłych, no bo tak jak mówię, było ich kilku, jest gdzieś na świecie, w Polsce, no i ten chemseks uprawia. I to było takie duże takie poczucie niesprawiedliwości, co też powodowało we mnie, że no w dużym skrócie to, co sobie ja mówiłem w głowie, to było, że kurwa, jak to jest, że ten chuj sobie na to pozwala i może nie żyć z tym całym gównem, które ja teraz mam, a ja muszę tu siedzieć, muszę płakać, musi mnie to wszystko boleć, bo chcę być trzeźwy. To było takie wielkie poczucie niesprawiedliwości do świata. I ogromna też zazdrość, taka właśnie, że ta osoba to robi, że sobie pozwala, ja nie mogę sobie na to pozwolić. No i tak naprawdę wszystko prowadziło mnie do zmęczu. Jak się zmęczyłem tym triggerem, już stwierdziłem, nie mam już siły na to, żeby się na to patrzeć, to po prostu usuwałem to i nie wracałem do tych aplikacji. I do innych triggerów też nie wracałem, bo byłem już na tyle trzeźwy umysłowo, że wiedziałem, że to mi po prostu szkodzi i tam nie ma co rozkminiać. Coś ci albo pomaga, albo szkodzi. I to jest takie trzeźwe rozumowanie, nie? To nie jest już ten etap, że wmawiamy sobie, że jeden drink to nie drink, jedna kreska to nie kreska i tak. Nie, to już jest bardzo rzeczowe nazywanie rzeczy po imieniu i po prostu nie wchodzenie w nie. Do kiedy od momentu odcięcia się od chemseksu i wejścia w terapię zacząłeś przeżywać swoje pierwsze razy? Nie mówię tutaj tylko o seksie, też mówię o pocałunku, tak, o relacji, o randkowaniu. Już bez tego, jakie to było? Wydaje mi się, że po pół roku ponownie wkroczyłem w świat aplikacji randkowych, ale już z innym nastawieniem. Po pierwsze, wyszedłem z taką narracją, że jestem sober, było to wyraźnie napisane, więc w pewien sposób zablokowałem stare triggery, te osoby do mnie nie pisały, były jakby wyłączone z mojego życia, bo nie mieliśmy nic do zrobienia wspólnie, tak? Nie mogliśmy się już wspólnie naćpać, ja postawiłem tutaj tą granicę, a pojawiały się osoby, które miały podobne doświadczenia. To w ogóle jest magia terapii, którą każdemu polecam, żeby znaleźć sobie jak najszybciej takich sojuszników, którzy będą nas wspierać w wyjściu z tego problemu. I to może być anonimowa grupa, to może być terapia, to może być grupa nawet na Facebooku. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz pomoc i osoby, która cię zrozumie i będzie cię wspierać, jest okej. Niech to będzie też twoja rodzina i przyjaciele. To jest mega istotne. Więc po pół roku byłem w stanie spotkać się z kimś na spacer i porozmawiać o tym, jakie doświadczenia mam ze sobą, że jestem w trakcie terapii, nie mam zamiaru do tego wracać, niczego od ciebie na ten moment też nie oczekuję, bo wiem, że to jest ciężkie, że po prostu, że nikt się nie zaangażuje w związek z ćpunem. Ktoś, kto tego po prostu nie robi, że daje tu dużo znaków zapytania. I zacząłem szczerze po prostu rozmawiać o swoim życiu i doświadczeniach z ludźmi. Myślę, że krócej niż 10 miesięcy była taka pierwsza sytuacja, gdzie zostałem po prostu na noc u kogoś. I nie doszło do zbliżenia, ale byłem ciało przy ciele, spaliśmy razem w jednym łóżku. I pamiętam jak dzisiaj to doświadczenie, że ja po prostu miałem tak się trząsłem, miałem takie drgawki, że nie byłem w stanie opanować swojego ciała. Mój umysł był wyłączony, moje ciało nie było w stanie przeżyć tego, co się dzieje i osoba, która wtedy ze mną była, po prostu mnie przytuliła i spędziliśmy tak razem noc, bez seksu. I to był taki pierwszy moment, kiedy ja zobaczyłem, że o kurwa, to co przeżyłem zostaje w ciele. I zostanie ze mną pewnie na dłużej. Że to nie jest, to tak po prostu nie odejdzie. Trzeba z tym będzie popracować. Stosunkowo szybko później, ponieważ znaleźliśmy taki kontakt, pojawiły się właśnie pocałunki, pojawił się też seks. Ten seks znowu był taką nieudaną kalką tego, co znamy z pornografii, z chemseksu, czyli to, co myślimy na temat seksu, że to jest seks, a to tak naprawdę jest tylko produkt marketingowy, który się sprzedaje, który daje dużo dopaminy. Już tak sobie pomyślałem, ale to może znowu wyjdzie romantyzowanie z mojej strony, że jeżeli przez tak długi czas było się w odcięciu od czucia, albo być może nawet nigdy się nie było nauczonym tego, żeby gdzieś tam mieć kontakt po prostu, no bo wiesz, takie czucie, jakie mam na myśli, bliskość, czułość, nawet nieseksualna, przytulenie, wykazanie tego, że obnażenie się z emocji, że ja potrzebuję być przytulonym, odsłonięcie brzucha, tego miękkiego podbrzusza, płacz, delikatny dotyk, wszystkie jakby te wymiary, tak, jakie się pojawiają. Tak sobie wyobrażam, że to z jednej strony też może działać bardzo silnie wyzwalająco, niczym substancja, tylko to jest o tyle ciekawa różnica, tak mi się wydaje, że żeby czerpać z tego, co ci to da, musisz też się otworzyć na to, co cię blokuje, na te wszystkie lęki. W sensie na to, że gdzieś jakby jesteś w tym rozbrojony, nie jesteś w tej wizji, tej fantazji, o której wcześniej mówiliśmy na swój temat, tylko po prostu pozwalasz sobie na to, że chcesz, że w tym momencie właśnie będziesz tym, nawet tak w tych trudnych momentach, który się trzęsie i który zostaje przez kogoś przytulony, widziany. I wtedy ten mózg, wyobrażam sobie gdzieś tam na nowo, po raz pierwszy albo w ogóle, produkuje te substancje, tak, serotoninę i inne, które sprawiają, że jest ci dobrze. Że jest ci dobrze. Dokładnie tak to wygląda i to są cudowne przeżycia. To są takie core memory, które ja posiadam, gdzie pierwszy raz byłem na przykład sam w kinie i siedziałem blisko osób i byłem trzeźwy, gdzie na jednym z kursów przechodziłem przez takie przytulenie przez wiele osób. Zupełnie nieseksualne, tylko po prostu takie wynikające z troski. Właśnie ta noc, gdzie cały się trzęsłem i też zostałem przytulony. Pierwszy raz, kiedy zacząłem rozmawiać podczas seksu. Wcześniej nigdy nie rozmawiałem. Myślałem, że seks to się nie rozmawia. A jak pierwszy raz zacząłem komunikować i rozmawiać o seksie podczas seksu, to w ogóle mój świat się totalnie zmienił. I o tym też możemy trochę pogadać, nie? Jak wygląda w ogóle seks i zbliżenie po tym wszystkim, bo i o tych przekonaniach. No, bo powiedzieliśmy tylko o tym pierwszym, o tym z tych stresowych, a na przykład później, co odkryłeś, co teraz, jaki jest ten seks dla ciebie? No więc jeśli już stworzyłem sobie to przekonanie, że żyję w zgodzie ze swoją prawdą i swoimi emocjami i tym, co czuję i to komunikuję, no to trzeba było też zmierzyć się z seksem i z tym, co mi w seksie odpowiada i nie odpowiada. No i było to takie dość paraliżujące na początku, ale z odpowiednią osobą byłem w stanie to zrobić i nagle okazało się, że ta sfera seksualna jest tak ogromnym w ogóle wszechświatem możliwości i rzeczy do odkrycia, że i masz osobę, której ufasz na tyle, że możecie robić to razem, że to się stało nową zajawką. Oprócz tego, że była to miłość, bliskość, takie cudowne przeżycie, to nagle zupełnie naturalnym było wprowadzenie, nie wiem, jakiegoś roleplayingu, gadżetów, takich rzeczy, na które normalnie sobie nie pozwalałem, albo na przykład, które kojarzyły nam się bezpośrednio z tym światem ciemnym i chemseksowym, nie? Nagle to zostało odczarowane. I to było takie niesamowite. Dużo osób mówi, że seks na chemii jest dużo lepszy niż seks bez chemii. Ja się z tym nie zgadzam. Po kilku latach trzeźwości uważam, że seks na trzeźwo z osobą zaufaną, z którą możesz po prostu kilka godzin się przytulać, rozmawiać i się głaskać, jest czymś nieporównywalnym. To jest zupełnie inne przeżycie. Nie ma nawet potrzeby tego porównywać. I nigdy bym tego nie zamienił na tamte wcześniejsze doświadczenia po prostu. Więc no, życzę każdemu, żeby znalazł taką osobę lub wiele osób, bo mogą to być też związki kilku osób, z którymi będziecie to robić, bo jest to możliwe. Tak jak wszystko w życiu wymaga pracy solidnej. Ja też sobie jeszcze pomyślałem o jednej rzeczy, że to wcześniej gdzieś tam mi wybrzmiało z twoich słów w kontekście bliskości i też później doświadczenia tej bliskości poza kontekstem seksualnym. Ja w ogóle wierzę w to i też mam taką myśl na bazie moich doświadczeń, jak już wspomniałem też z okresu jakichś tam większych kompulsji, tak? I ja bardzo odważnie powiedziałbym, że każda osoba, która jest jakkolwiek w kompulsji seksu, w chemseksie, że tam zawsze chodzi o jedno, dla mnie. Tak bardzo, wiesz, u podstaw. I to jest właśnie o potrzebę bliskości. I o potrzebę... Wydaje mi się, że my w tym momencie, w którym jesteśmy, tak globalnie, jeszcze nie do końca mamy tą świadomość, że czasem poprzez seks chcemy sobie trochę rekompensować tą potrzebę po prostu miłości, ale takiej, chodzi mi w takim wyrazie właśnie czułości, akceptacji, wiesz, takich podstawowych rzeczy, które my gdzieś tam mogliśmy teoretycznie zaznawać z poziomu bycia niemowlakiem, małym dzieckiem, nie? Że po prostu ktoś jest i to jest bardzo trudne, no bo też przez te elementy, które wymieniłeś, z jednej strony uczucie samotności, wiele kompleksów, lęk przed odrzuceniem, zresztą też doświadczenia trudne, gdzie rzeczywiście to odrzucenie mogło się pojawić. I wiele innych rzeczy, wiele takich innych problemów, więc mi się wydaje, że w ogóle jakby życzenie sobie wszystkim nawzajem tego, żebyśmy byli w stanie doświadczać i uczyć się takiej bliskości po prostu, takiej czystej. To też jest właśnie moim zdaniem bardzo ciekawy temat, żeby mieć poczucie, że ktoś ci daje tą bliskość i że ty nie musisz w zamian coś komuś udowodnić, zrobić, zasłużyć. Tak. też tutaj mówię o tym kontekście seksualnym, że dopiero jeżeli ja tutaj będę, wiesz, się przed tobą wił, to jest może jakieś moje, co teraz do mnie przychodzi, że jak się, że wiesz, że nie tylko, że to nie musi być tak, że on się przed tobą wić, muszę ciebie uwieść, zdobyć, tak, żeby od kogoś dostać właśnie poczucie tej akceptacji płynące też z tej fizycznej strony. No dokładnie tak. No ja wierzę w to, że jeśli z tej autonomicznej strony większość potrzeb, nawet takich mocno ukrytych, damy sobie w jakiś sposób sami, chociaż odrobinę, to przestajemy mieć tą kompulsję, żeby wyciągać od innych. Przestajemy też, mówiąc wprost, wykorzystywać innych w seksie po to, żeby siebie uregulować, a nagle ten seks czy intymność, bo dla mnie intymność jest takim chyba szerszym zagadnieniem, intymność staje się pewnego rodzaju sztuką. Nagle tam wchodzą masaże, muzyka, zapachy, rytuały, wspólna medytacja nago, patrzenie sobie w oczy. To wszystko jest w dalszym ciągu związane z tą intymnością, ale to zaczyna być rozwojowe, tak? Przestaje, nie wynika już z potrzeby jakiegoś braku i chęci wciągnięcia czegoś do siebie albo regulacji siebie, tylko raczej z chęci rozwoju, poznania drugiej osoby i poznania też siebie. To jest takie, ja na to mówię często, że to jest takie wspólne wzrastanie w jakimś kierunku. Możemy to robić sami, nie? Ale jeśli mamy taką osobę w naszym życiu, z którą chcemy to robić, to fajnie też to robić z drugą osobą. Jest taki mocno umacniający związek i pokazywanie właśnie takiej swojej głęboko schowanej wrażliwości. Jest coś, czego chcę się na przykład nauczyć. Czy chcesz zrobić to ze mną, na przykład. Jest coś, czego chcę spróbować w seksie, czy jesteś otwarty na to, żeby to ze mną zrobić. I bardzo często odpowiedź jest nie, chciałbym zrobić coś innego. A ty jesteś ze mną okej? I ja wtedy na przykład mówię tak, na to jestem okej. I robimy to. Czyli ja nie przekładam swoich jakichś fantazyjnych rzeczy nad potrzeby drugiej osoby, tylko wspólnie się w tym realizujemy. I to jest super, bo to rozpuszcza i z biegiem czasu i kolejnych doświadczeń pojawiają się kolejne ciekawe, czy tak jak mówię, nagle może być też tak, że nawet przez wiele dni stricte seksu jako penetracji nie ma, ale jest dużo intymności, jest dużo rozmów. Ja potrafię z partnerem rozmawiać do 2-3 rano czasami na łóżku. Nawet się nie dotykamy albo trzymamy się za ręce tylko. I to dla mnie jest super. To jest w ogóle zupełnie inny wszechświat niż to, co przeżyłem te kilka lat temu w poprzednich relacjach. I warto to celebrować po prostu i przekazywać dalej. Bo jeśli my możemy chociaż raz coś takiego zrobić, to myślę, że wszyscy mogą. Od czasu, kiedy zacząłeś terapię, później miałeś moment powrotu? W sensie po prostu wejścia w H? Tak, to też jest istotne, żeby o tym powiedzieć, że kiedy ja zacząłem terapię współuzależnienia i uzależnienia, stricte do chemseksu nie wróciłem, ale raz na jakiś czas, na rok miałem taki pomysł głupi, żeby coś wziąć i sprawdzić, jak mi z tym jest. No i dosłownie raz na rok robiłem sobie taki teścik i na tym się kończyło. Czyli mówimy o jakimś, nie wiem, kresce w klubie jednej i do domu. Nie było tam już takiej otoczki, nie było już tego, to już mnie nie wyzwalało, nie było tym triggerem. Ale rozmawiam bardzo dużo z osobami, które są dalej w tym problemie i oni mają taki spory opór właśnie na to, bo w ich doświadczeniu nie mogą wykluczyć tego aspektu chemseksowego i nawet jeśli są w terapii, to dalej myślą o tym, że to się wydarzy, mają mocno, po prostu to rozkminiają i to się później wydarza i potem mają znowu to poczucie winy i obwiniają się i tak dalej i to jest takie też błędne koło, nie? No tak, ale u ciebie się to wydarzyło. Chcę zrozumieć lepiej, bo mówisz, że wziąłeś kreskę i poszedłeś do domu, ale to znaczy, że co, że miałeś jakby poczucie, że wziąłeś i masz nad tym kontrolę, miałeś sukces i było fajnie, czy chodziło o to, że ta kreska ci nic nie dała, bo też okay, to powiem... jest chemia, więc ona coś robi, więc co to było? Stricte do chemseksu nie wróciłem. Byłem cały czas w terapii i raz na rok miałem taki pomysł, żeby spróbować tych wyzwalaczy jakiejś formy narkotyków, na przykład na imprezie w klubie albo na jakimś festiwalu i zobaczyć, co to ze mną zrobi. I czasami była przy mnie osoba, z którą się wtedy spotykałem, a czasami byłem po prostu singlem. I jak już to zrobiłem, przyjąłem te narkotyki, rzeczywiście mój stan psychofizyczny w jakiś sposób się zmienił, ale to nie zmieniło mojego silnego przekonania, że to nie zmieniło mojej takiej silnej granicy, że to nie poprowadzi mnie dalej. Czyli, że nie wyląduję na jakiejś imprezie, że nie wezmę drugiej kreski i tak dalej. No i robiłem sobie takiego face checka po godzinie, po 2 godzinach na zasadzie okej, najwidoczniej narkotyki przestały ci dawać to, co ci kiedyś dawały. Już nie są ci potrzebne. Ale nie masz poczucia, że to jest trochę takie granie z ogniem? I tak jest. Bo summa summarum sprowadza się to do tego, że będąc gdzieś tam dalej w tej terapii, w trakcie, dalej spotykałeś się bądź spotykasz z osobami, z którymi jakby dajecie sobie zgodę na to, że razem możecie coś zażyć, bądź też zażywasz jako singiel, więc tak naprawdę to się wpisuje w jakiś ten dawny schemat. Jest to bardzo granie z ogniem i tutaj chyba trzeba podkreślić 2 rzeczy. Po pierwsze, uważam, że uzależnienie uzależnieniu nie jest równe i jeśli ktoś jest w tym wiele lat, to ma pewnie zupełnie inne skutki niż ja miałem. W moim przypadku to był krótki, ale intensywny okres i ja lubiłem się mocno challenge'ować i stawać do tej swojej siły. Ja nawet mam takie doświadczenia, że pojechałem w to samo miejsce, w którym kiedyś byłem, tych samych osób na trzeźwo, tylko po to, żeby to na trzeźwo zobaczyć i wyjść. I pamiętam, że jak opowiadałem o tym nawet na terapii, to moja terapeutka powiedziała właśnie, że ale pan tu ma jaja, czy coś takiego, nie? Ja się wtedy uzmysłowiłem, że rzeczywiście to, co ja robię, jest pewnie z punktu widzenia procesowego i terapii bardzo ryzykowne, no ale jakimś cudem sobie poradziłem. W sensie dla mnie to było do ogarnięcia I wiem, że jak o tym opowiadam znajomym, którzy dalej w tym siedzą, to dla nich to jest takie niemożliwe, że to jest niemożliwe po prostu. No ale jednak było możliwe. Mi się udało, więc może komuś też się uda. Czy teraz w tym momencie życia, w którym jesteś, dopuszczasz tą możliwość, że jeżeli ktoś by ci zaproponował wspólne wzięcie narkotyków do urozmaicenia seksu bądź bez, to jesteś na to otwarty? Jestem otwarty na to, żeby o tym porozmawiać. O, może nie, bo to źle zabrzmi. Nie, jak czujesz, niech to będzie. Bo to jest jakaś prawda. Nie. Nie jestem otwarty na to, żeby przyjmować jakiekolwiek narkotyki, czy to w celach imprezowych, czy w celach łóżkowych. Natomiast jestem otwarty, żeby o tym porozmawiać. I bardzo często na takich imprezach, kiedy pojawia się taki komunikat do mnie, bo na przykład osoba nie wie, że jestem po terapii i nie biorę, no to nawiązuje się rzeczywiście dialog. Ta osoba sobie na przykład wciąga i tam ze mną gada i wymieniamy się doświadczeniami. I ja jestem z tym totalnie okej. No, ja po prostu zrozumiałem po tych latach, że najwidoczniej było to mi po coś potrzebne, mam już to rozwiązane i jedyne, co teraz mogę zrobić, to otwarcie o tym mówić, bo może komuś po prostu w ten sposób pomogę, tak jak mi pomogli ludzie po przejściach, bo ja sam bym sobie z tym nigdy nie poradził, więc pewna energia i miłość została we mnie zainwestowana, teraz mogę to przekazać dalej. Nawet w formie takich rozmów w klubie czy na imprezie, gdzie ktoś proponuje mi narkotyki i stoi przed talerzem i się do mnie uśmiecha, nie? A ja po prostu dziękuję. A jak podziękuję, no to od razu się pojawia pytanie, dlaczego, nie? Dlaczego to robisz? I to są fajne rozmowy, to są takie... No mam wrażenie, że od tego po prostu trzeba też zacząć. No mówisz tutaj o jakiejś takiej asertywności, a też mi przyszło przez to do głowy, że skoro przez pewien czas funkcjonowałeś w środowisku osób biorących, to już później miałeś te momenty powrotu na aplikację, no i mówisz, że oni widzą, że ty masz zaznaczone, że nie bierzesz, więc oni się do ciebie nie odzywają, ale w praktyce trudno byłoby mi uwierzyć, że nikt z przeszłości nie puka do twoich drzwi, bądź nie pukał. No bo spotykasz na pewno, wyobrażam sobie, wiesz, no bo jakby też jestem gejem, też jestem w aplikacjach randkowych i pewne pole jest zawężone, więc jak się jest w konkretnych miastach, w konkretnych krajach, gdzieś na te osoby różne można wpaść z przeszłości. Tak, ale to jest totalnie okej, że ja nigdy się nie zamykałem na te kontakty i zdarzyły się osoby z przeszłości, które po latach poprosiły o spotkanie i rozmowę. Zdarzyła się też osoba, która poszła na odwyk. Zdarzyła się osoba, która dostała ode mnie ametyst na trzeźwienie, czyli kamień trzeźwości, który gdzieś tam kiedyś mnie zawołał i po prostu przekazałem tą wiedzę dalej. Więc te osoby się pojawiają, ale pojawiają się już nie w takim właśnie kontekście chemseksowym i tak dalej, tylko raczej właśnie są zainteresowane nawiązaniem takiej już normalnej relacji, czy zwykłą rozmową. Też są osoby, które po prostu przechodzą przez kolejne kroki, chcą w jakiś sposób, proszą o wybaczenie. chcą zadośćuczynić, chcą się wyspowiadać. Też są takie przypadki. A ta część, która dalej aktywnie bierze i żyje w tej chorobie, no ja mam takie poczucie, że minęło już tyle czasu i tam się przemiela taka ilość ludzi, że już, tak powiem, wypadłem z obiegu. Nie jestem w żaden sposób dla tych osób atrakcyjny i dostępny i to jest totalnie okej. To jest totalnie okej. No, nie, właśnie się zastanawiałem bardziej nad taką sytuacją, czy ktoś jakby czując jakąś, wiesz, bo ja wierzę w to, że my wchodząc w interakcję z człowiekiem mamy jakieś swoje projekcje i coś w nas wyzwala. Też może być to zazdrość, może być to wkurzenie, może być to hejt, może być to chęć. Na przykład tak sobie wyobraziłem ściągnięcia kogoś powiedzenia, że jakby dalej, nie wiem, jesteś jednym z nas, albo tak naprawdę jesteś lepszy, albo wróć do tego, albo jesteś gównem, cokolwiek. Ja wierzę w to, że ocena jest pierwszym krokiem prowadzącym do leczenia. Więc jeśli ktoś już cię ocenia, to może oceniać części siebie, których nie akceptuje, które są wyparte, niewidziane i to już w jakiś sposób prowadzi jego uważność w te miejsca, które prawdopodobnie sam może potrzebować po prostu wyleczyć. To często się mówi na przykład o projekcjach, nie? Ty też chyba użyłeś tego słowa. Tak. Więc to się zdarza, ale ja mam na to zgodę. Jakby jeśli ktoś chce w to we mnie widzieć, potrzebuje w taki sposób się zainspirować, negatywny czy pozytywny, to proszę bardzo. Ja zacząłem od tego, że postawiłem bardzo solidną granicę sobie. Nie innym, tylko sobie. Że ja tam nie wrócę, że już tego nie potrzebuję. Po prostu narkotyki pokazały mi to, co miało mi pokazać i odpadły z mojego życia. Więc cokolwiek się teraz nie wydarza w mojej przestrzeni czy w jakimś klubie, gdzie idę, z uśmiechem na ustach mogę się na to spojrzeć i przejść po prostu obok lub porozmawiać z osobą, która jest na taką rozmowę po prostu otwarta. Ale czy czujesz się na przykład lepszy od tych osób? Jak zaglądasz w te miejsca, w których kiedyś byłeś? Chyba dziwne byłoby czuć się lepszym od kogoś, kto jest naprawdę w bardzo ciężkiej chorobie. Ja traktuję uzależnienie i współuzależnienie jako globalny i bardzo silny problem, który nie oszczędza nikogo. No tak, ale wiesz, bo jakby taka gradacja, myślę, że wpisuje się w naturę człowieka, że nawet właśnie jak człowiek jest już w uzależnieniu takim czynnym, to też sobie myśli, dobra, ale wciąż na przykład jestem lepszy od tych, bo słyszałem też taki podział, na przykład moja koleżanka ostatnio mi powiedziała, że w jej środowisku mówi się, że są narkomani i ćpuny. No i że to się jakoś tam, wiesz, niektórzy to podzielają na przykład zdolnością kontroli, zdolnością zatracenia i w ogóle, więc wydaje mi się, że to wpisuje się naturalnie w naturę człowieka i też takie mechanizmy takie obronne, żeby właśnie mieć to poczucie, że albo nie jest tak źle, albo że właśnie jesteś lepszy. Jakby stąd wynika moje pytanie, czy takie coś ci się pojawia? No bo tak zaglądasz, tak, w też te miejsca, w których bywałeś wcześniej w innym kontekście, czy w innym stanie bardziej. Czy zaglądam? Po prostu idę do klubu ze swoim partnerem albo ze swoją przyjaciółką i zdarza się, że jest tam osoba z mojej przeszłości, z którą się witam i do niej się uśmiechnę. Raczej to jest coś takiego. Ja myślę, że, no nie wiem, albo mam to wyparte i tego nie widzę, więc na pewno o tym pomyślę po podcaście, albo po prostu, tak jak mówię, moja droga z uzależnieniem i współuzależnieniem zatoczyła koło, została z każdej perspektywy zobaczona, przyjęta i wyciągnięte zostały wnioski, więc ja przestałem rozkminiać to, czy ja kogoś oceniam, czy nie oceniam w tym problemie, bo to już jest tak bardzo poza moim schematem, że poza moim życiem, poza moimi schematami, że ja w ogóle zapominam o tym czasami, że ja brałem w tym udział. Jestem od tego tak odseparowany jakoś fizycznie i energetycznie, że no mi to po prostu nie robi. I ocena, rzeczywiście moja ocena pojawia się wtedy, kiedy na przykład patrzę na filmy pornograficzne i widzę tam dokładnie to, że dana osoba jest na przykład porobiona, nie ma zupełnie z nią kontaktu i tak dalej, więc wtedy widzę, rzeczywiście mogę oceniać, że to, co robi, jest niepoprawne. Wtedy rzeczywiście mogę poczuć się lepszy i tak dalej od tego, ale od razu to obserwuję i oprócz tego, że już dalej tego nie oglądam, więc w jakiś sposób leczę się też z tej pornografii, to widzę, że... No zdarzają się takie oceny, ale nie są one personalnie kierowane do żadnej osoby, którą znam, bo też każdą osobę, którą poznałem w tym, poznałem na tyle, że życzę jej po prostu jak najlepiej. I jakby była dzisiaj gotowa na to, żeby zadzwonić, pogadać, poprosiła o kontakt, co też się zdarza, ludzie pytają, do kogo przyszedłeś na terapię, to ja to po prostu daję, dzielę się tym. Tak jak ludzie się ze mną podzielili tym i mi pomogli, tak samo ja się tym dzielę z innymi i nie mam czasu, energii, siły i potrzeby, żeby tutaj kogoś oceniać, czy w ogóle wchodzić znowu w to środowisko. Raczej jestem taką osobą, która mówi jak jest, jak można sobie pomóc. I albo ktoś to bierze, albo nie bierze. Ja już tutaj swoją rolę, że tak powiem, zrobiłem. To jakie jest twoje życie teraz? Stosunkowo szybko w moim życiu pojawił się rozwój duchowy, który był takim game changerem, jeśli chodzi o uzależnienie i współuzależnienie. I przyszli nowi przyjaciele, których mam teraz, którzy wiedzą o mnie wszystko, a ja o nich. I na ten moment mam wrażenie, że sprawa została, że tak powiem, rozwiązana. Staram się żyć całkowicie w swojej prawdzie. Dzięki temu robię takie projekty jak ten. A co to znaczy swoja prawda? Bo jakby wiesz, zawsze pamiętam jak na UKSW studiowałem, miałem zajęcia z etyki i był taki gościu, który po prostu był takim kapo, taki wiesz, że po prostu albo jest tak. I pamiętam jak mieliśmy kiedyś dyskusję związaną z moralnością, z prawdą, ja zawsze mówił, nie ma czegoś takiego jak twoja prawda, moja prawda, jest prawda tylko i wyłącznie jedna. No, potem oczywiście poszedłem na filozofię, więc też... Ale więc co rozumiesz przez swoją prawdę? No właśnie to jest kolejny moment, kiedy ja przestaję rozkminiać i wpuszczać takiej pokłady energii do swojej głowy, żeby mnie kontrolowała i żebym filozofował. Dla mnie życie w prawdzie to życie w zgodzie ze sobą, z tym, co czuję, z tym, co myślę i szczere komunikaty, które wysyłam do najbliższych mi osób. Prawdą jest tak samo powiedzenie komuś, że się go kocha, jak to, że się go nie kocha. Prawdą jest zrobienie coming outu dla rodziców. Przyznałaś się kiedyś do kogoś, że go nie kochasz? Tak. Myślę, że to jest bardziej wymagające energetycznie doświadczenie niż wyznanie komuś miłości czasem. No, najlepsze w tym wszystkim jest to, że po wyznaniu prawdy energia się normuje i powstaje tak duża przestrzeń, że jest ona wyzwoleniem dla obydwu osób. I to jest tak cudowne przeżycie, które każdemu po prostu polecam, ale wymaga rzeczywiście najpierw skontaktowania się ze sobą i tak buduję swoje życie, tak wygląda moje życie. O tym też będę więcej mówił w swoich innych podcastach i projektach. Ale tak, co się zmieniło? Teraz jakby jesteś w relacji, czy... Jestem. I tam jest też ten element jakiegoś współuzależnienia, będzie w ogóle używek, czy jak to się ma? Jedyny moment, kiedy o tym rozmawiamy, jest taki, kiedy coś nam się przypomina. Na przykład podróżujemy, nie wiem, po Warszawie samochodem i przychodzi jakieś takie właśnie nieuleczone wspomnienia, nie? Na przykład tutaj byłem, nie? Ja mówię od razu, okej, co tu się działo? No to i to i to. I jakby my to rozgadujemy. A czyli obaj jesteście z przeszłością. Tak, okay. Obaj jesteśmy z taką przeszłością i no nie ma u nas... Po prostu obydwa jak się spotkaliśmy, to powiedzieliśmy, że dla nas takim nieprzekraczalnym argumentem, żeby pójść dalej, taką granicą jest właśnie brak używek. Więc jak sobie to powiedzieliśmy na pierwszym spotkaniu, to po prostu dalej zaczęliśmy się spotykać. Okay. No więc tworzymy dla siebie taką empatyczną przestrzeń, żeby leczyć te rany z przeszłości, które się pokazują. Raz na jakiś czas ktoś może też do nas napisać i tak dalej, więc sobie to rozgadujemy. Skanując też swoje ciało, bo bardzo często jest tak, że umysł nas po prostu wycina, że nie chcemy mieć tam dostępu, ale na przykład siedzimy w tym aucie, no i mój partner mówi, że skręca go w środku, nie? Że jak o tym mówimy, to skręcam je w środku. I więc my dajemy sobie tą przestrzeń, jeśli jest gotowość po dwóch stronach, żeby to przegadać i po prostu przejść przez ten proces razem i to wyczyścić. Patrzymy, co tam było jeszcze do zobaczenia, nie? Więc tak, co oprócz tego? Rozwijam swoje hobby i zainteresowania. Prowadzę swoją działalność w zakresie rozwoju osobistego. Prowadzę medytacje prowadzone. To są takie sesje terapeutyczne z wykorzystaniem medytacji prowadzonych. I ustawiam z kartami anielskimi, więc tym się zajmuję dodatkowo. Dużo kreuję, dużo marzę o rzeczach, które kiedyś były dla mnie w ogóle nie jakieś nieprawdopodobne. Bardzo jaram się rozwojem duchowym i ludźmi, którzy w tym uczestniczą, bo to są tak przeróżni czarodzieje i czarodziejki, że jest to dla mnie inspirujące po prostu patrzeć na zupełnie inne spojrzenie na świat i właśnie to, w czym duchowość jest super, to że ona daje tak dużo takiego ogólnego sensu na te nasze życie i doświadczenia i nagle coś, co było tak okropnie traumatyczne i ciężkie w przeżyciu jak dragi chemseks, okazuje się być drogą do poznania samego siebie, do poznania czym jest szczęście, do poznania czym jest bezwarunkowa miłość do siebie, że już nigdy sobie tego nie zrobię. Więc rozwój duchowy jest taki mocno inspirujący dla mnie. I staram się to też przekazywać dalej. No. A propos przekazów, to co byś powiedział osobie, która teraz rozważa na przykład spróbowanie chemseksu? Tak szczerze. No właśnie. Nie musi to być poprawnie politycznie, bo jakby wolałbym, żeby to wybrzmiało od ciebie, niż żeby było... Jakby wiesz, no ja jak będę chciał mieć wskazania od psychoterapeutów, którzy powiedzą swoje, to powiedzą swoje, ale ja po twoim ciele czuję, że tam może być coś jeszcze albo coś innego, więc powiedz, jeśli... Naprawdę głęboko ufam w to, że w każdym z nas jest taki element buntownika, który lubi robić niebezpieczne rzeczy. I pewnie to jest ta część, która przemawia za tym, żeby pójść za narkotykami i chemseksem. Ale ja też lubię challenge'ować ludzi i mówić jak jest. I jeśli ktoś namawia was do tego i dodaje do tego słowa typu to nic takiego, każdy to robi, to tylko jedna kreska i tak dalej, to zastanówcie się sami ze sobą, czy chcecie oddać odpowiedzialność za swoje życie i swoją przyszłość komuś innemu. Chyba to jest najważniejsze, żeby zdać sobie sprawę, że wkraczamy w świat, który nie jest sterowany przez króla czy prezydenta, tylko przez zajebiście ciężką chorobę, jakim jest uzależnienie. I jej tylko zależy na tym, żeby być, żeby wchłaniać kolejne osoby, kolejne współuzależnione osoby i tak dalej. Więc myślę, że takie spojrzenie na tą perspektywę, co ja tak naprawdę chcę zrobić, może kogoś otrzeźwić z tego pomysłu, tak się mówi. I zastanówcie się, po co to tak naprawdę robicie, co ma wam to dać. Bo gwarantuję każdej osobie, że to, co dają narkotyki, brałem przeróżne narkotyki w życiu, wszystko to, co doświadczyłem po nich, to, co mi dały, można osiągnąć na trzeźwo i bez tego. Możecie nawet stać się zajebistą gwiazdą porno bez narkotyków. Wszystko jest możliwe. Więc zastanówcie się, po co to robicie, a potem po prostu spróbujcie znaleźć rozwiązanie, jak to zrobić bez tych używek, no bo niesie to ze sobą konsekwencje dość spore. A co byś powiedział osobie, która teraz tego słucha i jest w chemseksie? No ale z jakiegoś powodu musiała dojść do tego punktu nagrania, więc... Dokładnie. Jeśli jest tutaj osoba, która ma z tym problem i dalej nas słucha, no to dla mnie to już jest dostateczny argument za tym, że jest w tobie ta część, która była we mnie, która tego po prostu nie chciała. I może ta część chce być dostrzeżona, zauważona, może ta część ma swoje marzenia i cele, może ona też chciałaby relacji, gdzie partner jest wspierający i gdzie macie czułość na co dzień ze sobą. To wszystko naprawdę jest możliwe. Będzie wymagać zajebiście dużo pracy z twojej strony, ale ta gra jest warta wszystkiego, bo wygraną jest twoje własne życie i szczęście. Dziękuję ci. Proszę.